Gość Radia Lublin. 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor Stanisław Michałowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. 29 miejsce Uniwersytetu w rankingu szkół wyższych, które przygotowały jak co roku perspektywy, to powód do umiarkowanego zadowolenia, czy jednak rozczarowanie, panie profesorze, że spadek o dwie pozycje? No, biorąc pod uwagę tendencje, które są bardzo widoczne w tym momencie i zmieniające się wskaźniki tego rankingu, uważam, że nie mamy się co specjalnie smucić. Utrzymujemy swoją pozycję wśród uniwersytetów, utrzymujemy swoją pozycję wśród uczelni w Polsce, natomiast zauważalna jest tendencja, że zmiana tych wskaźników, praktycznie postanowienie na tak zwaną innowacyjność, spowodowała, że w tym wyścigu, jeśli pan redaktor zauważy i prześledzi, przede wszystkim dominują politechniki i uniwersytety medyczne, czyli w tym momencie rzeczywiście no, tak ustawione zostały te wskaźniki, że one idą zdecydowanie do góry. Natomiast, no, mówiąc tak, na skróty trochę, uniwersytety się cofają na tej liście. No nic dziwnego, bo innowacyjność to przede wszystkim jest dostosowanie właściwie tego rankingu do wyzwań, które stoją. Ja to rozumiem przed współczesnym społeczeństwem, no ale my nigdy nie będziemy pod tym kątem rywalizowali z politechnikami, zwłaszcza szczebłowymi w kraju, no a uniwersytety medyczne mają dzisiaj rzeczywiście swoje 5 minut, nie tylko dlatego, że brakuje lekarzy, są zwiększone nakłady, ale one mają szansę na przyciągnięcie studentów z zagranicy, którzy no, bardzo dużo płacą za te studia, więc one i kondycję mają inną pod kątem nawet takim kadrowym, że można łatwiej pracownikom zapłacić, można więcej wymagać i tak dalej. To jest wiele w tym momencie, wiele czynników, które powodują, że uniwersytety tracą w tych rankingach. No i pewnie minęła też moda trochę na uniwersytety jeszcze kilkanaście lat temu, to politechniki były na przykład w dołku przysłowiowym, bo była taka moda, że trzeba iść na studia oczywiście, ale przede wszystkim na uniwersytety. Dzisiaj troszeczkę się to zmienia. Ja nie mówię, że to jest źle, w każdym razie nie ma rozdzierać szat, bo rzeczywiście uniwersytety mają trochę inną pozycję. No także ta ustawa, która będzie za moment oczywiście przyjmowana, też idzie w kierunku no, postawienia na tą innowacyjność, na dostosowanie gdyby roli uczelni wyższych do tego, jak Polska ma się rozwijać. Jeszcze 3 lata temu, kiedy UMCS był na 26 miejscu i jednak był to wynik takiego systematycznego kilka pozycji przeskakiwania uniwersytetów w tym rankingu. Pan wyrażał nadzieję, zapowiadał, że jednak chcecie się w przyszłości najbliższej do tej czołówki jak najbardziej zbliżyć i żeby tak się stało, pan wtedy tłumaczył, że trzeba postawić na komercjalizację badań i wprowadzić kierunki w języku angielskim. To w 2015 roku te deklaracje padały. Co się udało? No, na pewno mamy już coraz więcej kierunków angielskojęzycznych. Mamy dużo studentów z zagranicy. Uniwersytet jest pierwszy w Polsce, jeśli chodzi o międzynarodowienie. Ukraińców, ale nie, no może nie chodzi o wszystkie grupy, ale no już dzisiaj mamy studentów z około 40 państw, więc to jest naprawdę bardzo duża grupa. I oczywiście tych ścieżek angielskojęzycznych jest coraz więcej. W tym roku będziemy kolejne otwierali, ale to już nie one do końca decydują dzisiaj. No mówię, takie wskaźniki jak innowacyjność, one przede wszystkim dzisiaj decydują o tej pozycji. Do tego dochodzi oczywiście bardzo proste badania dotyczące rynku pracy. Słynna ELA, czyli mechanizm, gdzie mamy możliwość sprawdzić, jak radzą sobie dobrze absolwenci, no pozwalają na jedną refleksję. Otóż znowu, jeśli popatrzymy na dzisiejszy rynek pracy, na potrzeby rynku pracy, to studenci po politechnice czy po uniwersytecie medycznym, można powiedzieć, są praktycznie kupowani na pniu, przepraszam, zapewne znowu skrót myślowy. Natomiast absolwenci uniwersytetu, także naszego, no muszą troszeczkę tej pracy poszukać. To nie znaczy, że jej nie znajdują, bo ja tutaj absolutnie uważam, że dobrze kształcimy i mamy tą dobrą pozycję. Od lat dominowaliśmy województwo lubelskie, jeśli chodzi o rynek pracy, w sensie zatrudnień i tak dalej. Ale jeśli popatrzymy na ten prosty
proces właściwie, kiedy i jak szybko absolwenci poszczególnych uczelni znajdują pracę, na pewno nie jesteśmy w stanie rywalizować, tak jak powiedziałem, z politechniami czy uniwersytetami medycznymi, które w tym wyścigu praktycznie, bo to jest taki swoisty wyścig, to co perspektywy robią. Oczywiście zawsze mają swoje atuty i zdecydowanie ich więcej mają niż my. Rozwój własny to jedno, ale też konkurencja nie śpi. A jak pan profesor widzi, bo Uniwersytet Warszawski, UJ, można powiedzieć, że dzisiaj są poza zasięgiem, ale które uczelnie są do przeskoczenia? Gdzie pan widzi taką realną pozycję uniwersytetu w tym rankingu za kilka lat? Obawiam się, że my przede wszystkim mamy i powinniśmy rywalizować wśród uniwersytetów, bo w tym ostatnim rozdaniu chociażby KUL był przed nami, teraz my jesteśmy przed KUL-em o dwie pozycje bodajże, więc to pokazuje, że my nie tracimy w stosunku do uniwersytetów. Uniwersytet Śląski na przykład w tym rankingu w stosunku do zeszłego roku spadł o 4 miejsca. Natomiast absolutnie idą do przodu, to jest cała tendencja Uniwersytetu Medycznego i Politechniki. I ja się obawiam, że w takim zestawieniu my nie jesteśmy w stanie tutaj dzisiaj specjalnie awansować, dlatego że no my nie mamy takich atutów, o których przed chwilą powiedziałem, jak mają tego typu uczelnie. No więc to miejsce, które my mamy, jeśli się nie cofamy specjalnie, no to jest niezłym miejscem. Natomiast oczywiście, że robimy wszystko, żeby przyciągać coraz lepszych studentów i chodzi nam przede wszystkim o tą jakość w tej chwili kształcenia, bo cały system ma być dostosowany bardziej do tej jakości. Ta reforma, o której wicepremier Gowin tyle mówi, no ma polegać na tym, żebyśmy no już nie kształcili tak jak jeszcze kilka lat temu bardzo dużych liczb studentów, natomiast żebyśmy postawili na jakość, stąd między innymi te wskaźniki 13:1, jeśli chodzi o relacje między studentami a pracownikiem naukowym i my tego dotrzymujemy. To oznacza, że mamy dobrą wtedy dotację i też oczywiście badania nasze nie odbiegają specjalnie od innych uniwersytetów. My nigdy nie będziemy w stanie rywalizować z Uniwersytetem Warszawskim czy z Uniwersytetem w Krakowie, czyli Jagiellonką przysłowiową, no poza jednym polem sportowym, gdzie rzeczywiście mamy olbrzymie osiągnięcia i to jest niewątpliwie na sukces, a jednocześnie dobra promocja uczelni, więc mamy tutaj swoje jakieś atuty, ale oczywiście trzeba z pokorą powiedzieć, że to, co się wydarzyło przez lata w kształceniu, jest trochę nie odwrócenia, bo dzisiaj Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, czy nawet Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, no to są uniwersytety na bardzo silne, które przez lata się rozbudowywały, miały dofinansowania chociażby do inwestycji, do kadry. My nadrabiamy dystans, za moment będziemy realizowali nowy kampus. Nowy kampus, 70 milionów, no, właśnie, to historyczna nawet więcej rozbudowa. Będzie, bo przecież mamy jeszcze oprócz środków, które dostaliśmy z rządu bezpośrednio, praktycznie one są w tej chwili, już przechodzą przez nasze ministerstwo, będziemy mieli jeszcze dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, więc to będzie zdecydowanie ponad 80 milionów, więc do tego dochodzą środki własne, które mamy, czy będziemy mieli także ze sprzedaży naszych tych dotychczasowych siedzib. Więc to jest ta inwestycja, która też ma poprawić naszą pozycję, bo wtedy zupełnie inaczej będą przebiegały zajęcia. Dzisiaj już się nie da prowadzić tak zajęć, że duże sale wykładowe, duże sale ćwiczeniowe. Trzeba rzeczywiście mieć ten bezpośredni kontakt z młodzieżą. Inne metody kształcenia powinny być realizowane. Panie profesorze, to jeszcze na koniec chciałbym pana zapytać jako eksperta od samorządu i polityki lokalnej. Mamy już dwóch najważniejszych, czy takich, którzy wydaje się dzisiaj będą się w tej decydującej walce o prezydenturę Lublina kandydatów już zgłoszonych. Z jednej strony wszyscy od miesięcy mówią, że wygrana prezydenta Żuka jest przesądzona. Zdaje się, że sondaże to potwierdzają. Czy to, że Krzysztof Żuk startuje z własnego komitetu, a nie pod szyldem Platformy Obywatelskiej, której szefem niedawno też został w regionie, ma znaczenie, będzie decydujące? No i czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew może zagrozić urzędującemu prezydentowi?
To po pierwsze, to nie przesądzajmy, ile tych kandydatów będzie, tak, bo wiemy już o kolejnym kandydacie, Marian Kowalskim, a więc mamy przynajmniej trzech. Myślę, że mogą być dalsze zgłoszenia jeszcze. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że realizacja będzie przebiegała między dwoma kandydatami, tak jak pan redaktor powiedział. Natomiast gdybyśmy zapytali jeszcze 3-4 lata temu o ten komitet własny, no to ja zawsze namawiałem kandydatów, żeby startowali z komitetów własnych. To był niewątpliwie atut. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację. PiS oczywiście jest ugrupowaniem wiodącym, więc kandydat tego ugrupowania na pewno też ma szansę na jakieś dodatkowe, właściwie przysłowiowe punkty. Natomiast w moim przekonaniu i w moich badaniach do tej pory wychodziło jasno, że komitety własne nabyły dobrą legitymacją do tego, żeby nie tylko wygrywać wybory, ale później sprawować tą władzę. I ja... Chociaż w przypadku prezydenta Żuka to właśnie nie do końca można mieć jasność, bo z jednej strony zostaje szefem w regionie Platformy, ale z drugiej chwilę później ogłasza, że jednak startuje z własnego komitetu. No tak, oczywiście ten start z komitetu własnego pana prezydenta Krzysztofa Żuka jest troszeczkę taki wątpliwy, no, że ze względu na te powiązania, o których pan redaktor mówi, ale można założyć, że nawet jeśli będzie kilka ugrupowań go wspierało, nawet politycznych, to mimo wszystko będzie musiał trochę wypośrodkowywać swój program, praktycznie dostosować go do tych ugrupowań, czy do żądań członków tych ugrupowań, czy tej społeczności, która to ugrupowanie popiera, więc jest większa nadzieja na to, że będzie on bardziej uspołeczniony, na pewno tak. Tak jak powiedziałem, dla mnie badania jednoznacznie pokazywały, że dla komitetów mieszkańców obywatelskich zawsze była duża szansa na to, żeby zyskiwać poparcie, wsparcie. No a poza tym jedno zdanie tutaj jest niesłychanie ważne. Komitet własny, komitet mieszkańców może zapewnić lepsze wsparcie w Radzie Miasta, czyli chodzi także o to, żeby mieć zaplecze tak zwane w Radzie Miasta, bo wtedy łatwiej się realizuje pewne koncepcje czy swój program wyborczy. A jak będzie, to dowiemy się jesienią, kiedy ta, czy późnym latem, kiedy ta kampania wyborcza już Właściwie już się powolutku tak zaczyna, chociaż oczywiście formalnie jeszcze nie rozpoczęła się, no ale pewne sygnały już mamy dosyć jednoznaczne. Będziemy o tym mówić. Profesor Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.